targi Tarbud oferują wszystko, co związane z budownictwem. Czyli zaczynają od tych standardowych, bym powiedział, technologii, tych najprostszych, po innowacje, w sensie ekologii, energooszczędności, ale też inteligentnych budynków. To wszystko możemy znaleźć w hali. No nie mówię o... To są targi, jeśli ktoś coś robi, planuje, remontuje, inwestuje, przekształca, to są właściwie targi dla niego. To są największe targi na Dolnym Śląsku, ale to są też targi już o randze międzynarodowej. A nie mówiąc o krajowej, bo tutaj jest, mamy kilka patronatów, m.in. Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. I to już wskazuje na to, że to są targi, które rozpoczynają być tymi wielkimi targami. I te firmy, które tutaj są, to oznacza, że one istnieją, że one dobrze prosperują i to są te firmy, które pokazują też swój pewnego rodzaju profesjonalizm. To się nie wystawia tylko Polsce, to są nasze najbliżsi sąsiedzi się wystawiają, czyli tutaj partnerzy z Niemiec, partnerzy z Czech się najczęściej wystawiają. Oczywiście te kraje, które są, bym powiedział, w dalszym zasięgu, one teraz jeszcze u nas nie są. My będziemy robić wszystko, żeby te targi się mocno rozbudowały, bo hala stulecia po rewitalizacji to dla mnie szczególna edycja Tarbudu, bo dzisiaj te targi są w odnowionej hali, która przeszła właśnie ten kluczowy i znaczący remont, czyli tu wymieniliśmy praktycznie wszystko, a to dzięki właśnie tej branży budowlanej od A do Z. Coraz większa świadomość jest ludzi i przekonywanie się do takich domów drewnianych. Jeżeli chodzi o na rynku nieruchomości ogólnie, no to myślę, że to troszkę jest gorzej niż było kilka lat temu. Spowodowana jest to pewnie też trochę kryzysem, który no niestety do nas też puka, no i usztywnienie się banków. My budujemy dla zwykłego Kowalskiego, na indywidualne projekty, no a niestety Kowalski w tej chwili ma trudne życie, żeby dostać kredyt. Przede wszystkim są to zdrowe domy. Zdrowe domy, które budujemy na bazie doświadczenia naszych pradziadów i jak pewnie by Pan zauważył, to oni żyli w takich domach zdrowo nawet i 100 lat. Jeszcze jak są kryte strzechą, która też jest bardzo trwała, no to jest przyjemnie, przytulnie, ciepło. To jest technologia łączenia na węgły. Między balami idzie len lub juta i łączony jest kołkami, suszonymi kołkami brzozowymi. Ewentualnie jeszcze czasami dajemy takie gwintowane pręty. I to spokojnie konstrukcję trzyma i myślę, że to jest trwałe. Pod względem kosztów jest to porównywalne do domów budowanych metodą tradycyjną. Także tutaj czasami jest troszkę drożej, czasami jest troszkę taniej. My akurat opieramy się na materiale ze wschodu. Jest to albo Rosja, albo Białoruś, albo Litwa, więc niejako też jesteśmy trochę uzależnieni od kursu euro. Gruntowe wymienniki ciepła współpracują z wszystkimi instalacjami wentylacyjnymi, z centralami wentylacyjnymi. Służą do podgrzewania powietrza zimą i do chłodzenia latem. Czyli możemy wyeliminować nawet klimatyzację w lato, jeżeli odpowiednio zaprojektujemy wymiennik gruntowy. Możemy korzystać z tego dobrodziejstwa, co daje matka natura. Dlaczego? Bo jeżeli mamy możliwość taką, żeby w zimę z gruntu za darmo skorzystać z tego, że dostajemy temperaturę na przykład z minus 25 plus 5, to zarobiliśmy już 30 stopni. W tym momencie, jeżeli mamy do czynienia z wymiennikami gruntowymi i z centralami wentylacyjnymi z odzyskiem ciepła, my możemy spokojnie, przynajmniej 50% kosztów ogrzewania, obojętnie czym grzejemy, obniżyć koszt ogrzewania o połowę kwoty. Jeżeli byśmy mówili o kosztach dla domu średnio, bo domy pasywne to są domy raczej małe, rzędu 120 metrów, to taki wymiennik gruntowy jest to koszt w granicach 9 do 11 tysięcy, zależy też, czy to jest dom parterowy, czy piętrowy, zależy od tego, czy montujemy ten wymiennik pod obiektem, czy na zewnątrz, od takiego, ale oscyluje wokół 10 tysięcy złotych. W kwocie, ale sam wymiennik nie pracuje. Musi być od tego centrala wentylacyjna, instalacja wentylacyjna. I cała taka instalacja na dom jednorodzinny oscyluje w granicach pomiędzy 22 a 25 tysięcy złotych. To już jest taka górna półka.
Nasze okna są wykorzystywane przede wszystkim w domach energooszczędnych, idąc dalej również w domach pasywnych. No, przede wszystkim wyróżniają się niskim współczynnikiem przenikania ciepła dla całego okna. To znaczy, ten współczynnik jest w zakresie 0,8 do 1,2 W na metr kwadratowy razy Kelvin. Jeśli chodzi o okna pasywne, to współczynnik no, grubo poniżej 0,8. No, jakościowo są dobre okna, są produkowane na dobrych maszynach. No, jeśli chodzi o okna energooszczędne, są zdecydowanie droższe od okien standardowych, a pasywne okna, cena praktycznie jest dwukrotnie wyższa. Przy drzwiach wejściowych zwracamy na gatunek drewna, jaki chcemy zastosować, zwracamy na grubość stolarki, jaką chcemy zastosować, zwracamy na wzory, czy to mają być drzwi nowoczesne, czy stylowe, generalnie żeby dopasować do całości budynku i do tego, co sobie na początku założyliśmy. Wiele, praktycznie większość z tych wzorów powstało na po prostu na własne życzenie klienta, nie? I potem po wykonaniu tych drzwi uwieczniamy to na katalogach, na prospekcjach, na stronach internetowych. Najczęściej ludzie wykonują w tej chwili drzwi wejściowe z tego samego drewna, co okna. Choć nie do końca, bo nieraz ludzie mają okna plastikowe, a drzwi sobie klient życzy drewniane. No i wtedy decyduje się albo na podstawowe drewno sosnowe, albo na drewno już egzotyczne mahoń, albo na przykład na drewno dębowe, też krajowe. To oczywiście jest wszystko zróżnicowane co do ceny. To wszystko zależy od wzoru, jaki się założy i jaki się zaplanuje, ale średnia cena drzwi u nas to jest około 4000 zł. U nas można wybudować cały dom od fundamentów poprzez wszystkie materiały konstrukcyjne, instalacyjne, wykończeniowe, przekrycia dachu, wykończenia, sucha zabudowa, izolacje wszelakiej maści, czyli i przeciwwilgociowe, i cieplne. Ceny rosną, te targi zazwyczaj są takim granicznym czasem, kiedy producenci podnoszą ceny. No i już jesteśmy po wielu podwyżkach. Przykro to przekazywać dalej, czyli naszym klientom, no ale tak niestety jest. Przypuszczam, że to jest w granicach 450-500 tysięcy na dzień dzisiejszy. Przeprowadzamy tutaj sporo rozmów, przeważnie z klientem indywidualnym, tak zwanym, dla nas bardzo cennym oczywiście. I już jesteśmy po kilku bardzo obiecujących rozmowach, praktycznie już ustaleniach, praktycznie na przyszły tydzień z dostawami do klientów na budowę. Budujemy mniej. Na pewno walka kontrahentów wszelakich firm dystrybuujących materiały, między innymi oczywiście, będzie spora. Klient indywidualny będzie miał większe pole wyboru. No niestety tak jest. To jest związane z prawdopodobnie ogólnym kryzysem i ze wzrostem cen, które naturalnie wynikają ze wzrostów kosztów produkcji, mediów, gaz, ropa i inne pochodne. To ma wpływ bezpośredni bądź pośredni. Zawsze mówiło się, że budownictwo pierwsze w kryzys wchodzi i ostatnie z niego wychodzi i coś w tym jest.